Mam tutaj sześć różnych wyrażeń, sześć różnych działań. Zatrzymaj film i oblicz wartość każdego z nich. W porządku, spróbujmy zrobić to razem. Po pierwsze, należy pamiętać o kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy działania, które znajdują się w nawiasach. Następnie wykonujemy potęgowanie. Potem mnożenie i dzielenie. W kolejności od lewej do prawej. I na końcu dodawanie i odejmowanie również od lewej do prawej. Zacznijmy od tego przykładu. 2 razy 3 do kwadratu. Od którego działania powinniśmy zacząć? Tu mamy mnożenie, ale tutaj jest potęgowanie. Z tego, co sobie przypomnieliśmy powyżej, widać, że powinniśmy zacząć od potęgowania. Czyli zaznaczymy, to jest działanie, które najpierw wykonamy. 3 do kwadratu, zatem dwójkę przepiszę, a zamiast 3 do kwadratu zapiszemy, że to jest równe 9, a 2 razy 9 równa się 18. Rozwiązaliśmy pierwszy przykład. Przejdźmy do kolejnego. Ciekawy. Zobacz, wygląda bardzo podobnie do poprzedniego. Też mamy 2, 3 i kwadrat. Ale zobacz, tutaj mamy nawias i w tym nawiasie najpierw jest mnożenie. Potęga jest dopiero na zewnątrz nawiasu. Co zrobimy najpierw? Najpierw powinniśmy wykonać działanie, które znajduje się w nawiasie. Dopiero potem będziemy potęgować. Spróbujmy. Najpierw wykonamy to działanie. 2 razy 3 to jest równe 6. Potęgę przepisuję, a 6 do kwadratu to jest równe 6 razy 6, czyli 36. Następny przykład tutaj. 2 razy 4 dodać 1 do kwadratu. Od którego działania powinnam zacząć? Pewnie już wiesz. Mamy mnożenie, dodawanie i potęgowanie. Najpierw mamy potęgi, czyli zaczynam od potęgowania. Przepisuję 2 razy 4. 2 razy 4. Dodać 1 do kwadratu to jest po prostu 1, bo napiszę Ci. 1 do kwadratu to jest inaczej 1 razy 1, a 1 razy 1 to jest równe 1. 2 razy 4 dodać 1. Teraz powinniśmy wykonać to działanie, które znajduje się tutaj, czyli mnożenie. 2 razy 4 to jest równe 8. Przepisuję dodać 1, a 8 dodać 1 to jest równe 9. Tak naprawdę mogłeś zrobić dwa działania naraz, potem gdy będziesz biegły w tych obliczeniach, będziesz to od razu widział. Mogłam tutaj od razu pomnożyć 2 razy 4, 8, dodać 1, czyli pominąć ten krok tutaj. 8 dodać 1 równa się 9. Podobny przykład, znowu te same liczby, ale mamy nawias. Pamiętamy, że najpierw wykonujemy działania w nawiasie, ale zobacz, tu mamy mnożenie i mamy dodawanie. Pamiętamy, że mnożenie jest przed dodawaniem, czyli to działanie wykonam najpierw. 2 razy 4 równa się 8. 8 dodać 1. Potęgę przepisujemy. Nadal wykonujemy działania w nawiasie. 8 dodać 1 to się równa 9. Kwadrat przepisuję, a 9 do kwadratu to jest 9 razy 9, czyli 81. Zobacz, specjalnie tak dobrałam te przykłady, mają podobne liczby, ale tutaj mamy nawiasy i zobacz, że wychodzą inne wyniki. Trzeba zwracać uwagę na kolejność wykonywania działań. Przejdźmy do ostatniej pary. Tutaj jest ciekawie, bo mamy ułamek zwykły. Warto zacząć od obliczenia wartości tego ułamka. Mógłbyś, owszem, najpierw pomnożyć 5 razy ułamek, ale warto zauważyć, że 81 dziewiątych to jest równe 9, czyli 81 dziewiątych to jest inaczej 9, co nam uprości obliczenia. Zapiszę to pod spodem, to jest 1 dodać 5 razy 9. Po prostu inaczej zapisałam ułamek. I teraz wiemy, że najpierw wykonujemy mnożenie. Wykonamy najpierw mnożenie, czyli jedynkę przepiszemy, 1 dodać 5 razy 9 to się równa 45, a 1 dodać 45 to się równa, już zapewne wiesz, nie muszę mówić, zapisałam 46. Świetnie.
Przejdźmy do ostatniego przykładu. Wygląda podobnie, ale znów ma nawias. I pamiętamy, że zaczynamy od nawiasów. Czyli tutaj zacznę od nawiasu. 1 dodać 5 to się równa... Rysuję na zielono. 1 dodać 5 to się równa 6. A 81 dziewiątych już wcześniej zdradziłam, że to jest równe 9. Czyli to jest po prostu 6 razy 9. A 6 razy 9 z tabliczki mnożenia wiemy, że to jest równe 54. Zachęcam Cię do rozwiązania zadań na stronie Akademikana.